Dzień dobry, moi mili, dzień dobry. Miło mi poinformować, że na marzec mam dla Was dodatkową niespodziankę. Coś nieoczywistego. Mianowicie we współpracy i przy udziale z kanałem Spokojnie to tylko astrologia, z panem Tomaszem, który ten kanał prowadzi, przygotowaliśmy dla Was filmy dodatkowe dla każdego ze znaków. Filmy te mają swój nieoczywisty charakter. Po pierwsze, dla każdego ze znaków jest przygotowana prognoza astrologiczna, jeśli chodzi o wpływy tranzyty Wenus na cały miesiąc. Jak wiemy, Wenus jest planetą powiązaną z miłością, z preferencjami dotyczącymi stylu i wyglądu, z oczekiwaniami, z kobiecą stroną naszej natury, z tym wszystkim, co się wiąże z podejściem do kwestii materialnych, a także rozmaitych ziemskich wygód. I takie właśnie ujęcie astrologiczne, krótką prognozę znajdziecie w tym filmie. Następnie najważniejsze kwestie przedstawione w prognozie astrologicznej zostaną przeze mnie doprecyzowane tymi tutaj oto kartami tarotowymi. Kochani, ten film, tak jak wspomniałam, został zrealizowany przy udziale kanału Spokojnie to tylko astrologia. Zachęcam Was serdecznie do odwiedzenia kanału pana Tomasza oraz do subskrypcji, a ja przechodzę pomalutku do rzeczy, czyli najpierw film z prognozą astrologiczną, a później wracamy tutaj i doprecyzowujemy tarotem wszystkie wspomniane i omówione przez pana Tomasza kwestie. Mam nadzieję, że ten rodzaj wideo Wam się spodoba. Mam nadzieję, że spotka się z Waszym uznaniem. Przechodzimy do rzeczy. Zapraszam. Drogie ryby, to jest krótka prognoza dla Was na marzec 2020 w oparciu o tranzyt Wenus. Wenus jest planetą odpowiedzialną za relacje międzyludzkie oraz za to, co cenimy, co posiadamy, czyli również i pieniądze. Pierwsze kilka dni, a dokładnie od 1 do 5 marca, Wenus będzie przechodziła przez Barana, ostatnie stopnie Barana, i to jest świetny czas na zarabianie, na to, aby pomnażać swoje dobra. Tutaj możecie liczyć na pomyślność ludzi z Waszego najbliższego otoczenia. Będą przychodziły nowe pomysły, nowe projekty. Po prostu korzystajcie i rzucajcie się na tę robotę, bo potem może być trudniej. Jednak 3 marca przyjdzie taki moment, kiedy będziecie potrzebowały zadać sobie pytanie, czy to, w jaki sposób zarabiam, rzeczywiście jest podłączone pod moje życiowe aspiracje i czy chcę tym się zajmować do końca życia. Może pojawić się taka wątpliwość, wiele zależy od tego, jak sobie z nią poradzicie. Ale po 5 marca Wenus przejdzie do Byka i tutaj łatwiej będzie Wam porozumieć się z Waszym najbliższym otoczeniem, staniecie się bardziej wygadane, bardziej elokwentne. Jeśli będziecie miały ochotę szukać randki, to najlepiej szukać jej w najbliższym otoczeniu. Tutaj szczególnie pomyślnymi dniami mogą być 27 i 28 marca, kiedy to Wenus utworzy pomyślne trygony z Plutonem i z Jowiszem. Wtedy jest szansa na poznanie kogoś nowego, ekscytującego, kogoś, kto sprawi, że popłynie prąd po Waszych plecach. Jednak istnieje zagrożenie, że relacja i znajomość ta bardziej osunie się w koleżeństwo i przyjaźń niż w romans. Ale sami zobaczcie, sami sprawdźcie. I pamiętajcie, spokojnie, to tylko astrologia. Moje drogie ryby, tak jak zostało to powiedziane, 1-5 marzec to idealne dni na tak zwane zarabianie, nowe pomysły, nowe projekty. 3 marca dodatkowo to jest ważny czas, ponieważ tutaj należałoby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy oby to, co robię zawodowo, jest zgodne z moimi aspiracjami, a co na to tarot, dokładnie, zobaczcie, sąd ostateczny. Być może dla części z Was to będzie taki dobry moment do tego, żeby podjąć szczerą decyzję ze sobą, pogadać, może coś zostawić, może coś odrzucić, pójść w nowym kierunku. Zostawiamy zazwyczaj w energii karty sąd za sobą to, co było dla nas ciężarem, co było obciążeniem, nie wnoszącym niczego inspirującego. Tutaj w karcie sąd przy tych tranzytach, które zostały omówione, jest też szansa na to, że być może powrócą jakieś sprawy, jakieś pomysły nabiorą nowego znaczenia, o których wcześniej myślałyście, które wcześniej chodziły Wam po głowie. Piękne.
piękna, ważna energia moim zdaniem. Słuchajcie, następnie 27-28 marca szanse na poznanie nowych, ekscytujących osób. Trzeba brać tylko pod uwagę, że na ten moment, czy też na początku, ta relacja bardziej później, znaczy ta relacja na początku mogłaby się wydawać rokującą na romantyczną, koniec końców może się przerodzić w bardziej przyjacielską, koleżeńską, bądź po prostu taką współpracującą na co dzień. Okej, okay. I mamy tutaj faktycznie trzy monety. Trzy monety, czyli powiedzmy sobie tworzenie z pasją. Tak. Tworzenie z pasją, słuchajcie, więc to może być ktoś, kogo poznacie, kto Was zainspiruje do działania, kto Wam pokaże, jak radzić sobie z jakimiś aspektami Waszej pracy zawodowej, kto może Wam zaproponować coś nowego, w co będziecie chcieli inwestować i może od tego zaczniecie, od takiej przyjaźni, powiedzmy sobie, czyli gdzieś tam ten pierwszy błysk takiej, powiedzmy sobie, natury romantycznej zniknie i bardziej zafascynuje Was pomysł współpracy z tą osobą. Co pamiętajmy, że nie oznacza, że w kolejnych okresach nic Wam się nie wydarzy. Natomiast niezależnie od tego, kogo poznacie, z kim wejdziecie do współpracy, to może mieć silny charakter, bardzo trwały, bo tu jest też koziorożec, czyli to są takie sprawy na serio, powiedzmy sobie. Jakaś poważna współpraca. Poważna, czyli mająca dalekosiężny charakter, która być może przerodzi się za jakiś czas z przyjaźni w coś więcej. Wszystkiego dobrego, moje drogie ryby. Uważajcie na siebie. Pozdrawiam. Życzę Wam pięknego miesiąca i do usłyszenia.